to zadania, na które w chwili obecnej istnieją jeszcze programy unijne i rządowe, na które można pozyskać środki finansowe spoza kasy miejskiej. Ostatnim punktem naszego programu jest ustosunkowanie się do światopoglądów. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do swego światopoglądu. Szanujemy światopogląd każdego mieszkańca i stworzymy warunki pełnej tolerancji w tym zakresie. Co to znaczy? To znaczy, że naszym zdaniem samorząd nie powinien zajmować się w ogóle tematyką światopoglądową, ale powinien tworzyć warunki pełnej tolerancji autentycznej, nie haseł ekumenicznych na pokaz. Ale jednocześnie uważamy, że każda mniejszość wymaga pewnej ochrony prawnej, ochrony samorządowej, ale to nie znaczy, że z kolei mniejszość może wykorzystywać tą sytuację i narzucać większości swoją wolę. Tak być nie może. Naszym zdaniem samorząd winien nad tym panować. Zachęcam Państwa do głosowania jeszcze raz na Komitet Wyborczy Wiarygodność i Przyzwoitość. To są najistotniejsze hasła ogólne. Mamy jeszcze szereg innych pomysłów drobnych, o których tutaj nie mówię, o których w trakcie działalności przyszłego samorządu będziemy realizować. No, dla przykładu powiem, że jest taki problem dość honorowy w Giżycku i nie tylko. Wielu mieszkańców mieszkających w blokach wielomieszkalnych, wielomieszkaniowych od czasu do czasu jest ścigana przez administrację lub spółdzielnię, że ich licznik się nie zgadza z licznikiem ogólnym na wodę i w związku z tym trzeba dopłacić. Sugeruje się jakąś kradzież, inną nieprecyzyjną działalność i nie jest to sytuacja przyjemna ani dla mieszkańca, ani dla administratora, czy dla spółdzielni. Dlatego też proponuję, żebyśmy rozwiązali ten problem w ten sposób, że producent wody, to znaczy PEWiK, musi podpisać umowę z każdym mieszkańcem na licznik, który ma w swoim domu. I nie interesuje mnie żaden licznik pośredni, tak jak to robi zakład energetyczny, jak to robi gazownia. W tej sytuacji nie będzie tych nieprzyjemnych chwil, kiedy trzeba się tłumaczyć komuś z doliczaniem jakichś tam dopłat. I mamy jeszcze szereg innych spraw, i oczywiście czekamy na propozycje mieszkańców i sugestie mieszkańców, co ich zdaniem w zakresie ich najbliższego otoczenia samorząd mógłby zrobić. Dziękuję za uwagę.